proszę, Łódka. Bo zęby ma trochę od rzeczy. No ale to ciężkie życie sprawiło, nie kochanie? U nas w Rumunii nie ma przewagi. Jedliśmy właściwie całe życie tylko ścinki wędlin. A to dla kościoła zabójcze. A jeszcze tą... cykonię? Cykorię, no. A jako słodycze to najchętniej gra. Tak, i tam grobsy nas drugie. I mi opowiada jakieś tam swoje odyseje kosmiczne, koni w tej, Rumunii tamte. Osty jedli, chwasty, skały, no możliwe. Ale panie, u nas też był stan wojenny. Było na kartki. Kurcze pieczone, co mnie to obchodzi? Proszę przestać do mnie mówić, bo ja pana nie słucham. Nie słucham już tego, nie słucham. Albo cukier waniliowy na suchą na przykład. I sobie bardzo rzadko, wyłącznie jak mama coś wstawiła do lombardu. Kryształy lodowe, tego mieliśmy na pęczki. Bo strugała warzywa w całej Rumunii i była bardzo znana. No, nie będę kłamał, że przyganiam kocią garnkowi, nie? Uznała pani uznane przysłowie w Niemczech. Sam też nie jest uzemiony, jest uzemienie duże, ale z przyjaźniami, no. I mi pokazuje zęby. Takie brązowe kołki niewyparzone, takie jak niedopałki. Prawie pawia puściłam. Jak można takie zęby mieć i jeszcze się ten rozmnażać? A ta dziewczynka z tą choineczką? Czy to jest dopuszczalne? Kulturalne? Nie, chciałabym mieć też takie co. A on? No to sobie weź przecież. Pani ma dwa, to się nie podniewa chyba, jak jeden pożyczysz, nie? Rozumie pan to? Powiedział, żeby sobie wzięła. Moją własność. Moją rzecz. Obcy ludzie, których pierwszy raz widzę w życiu. Gdzie ja to sobie powieszę? Nie, pani mi to podaruje. Parła się, bo jest parła. Niech będzie dla mnie. U nas w Rumunii nie ma takich choineczek. W ogóle nie ma takiego drzewa jak choinka, tylko takie inne. Plom. Słyszał pan o takim drzewie, komisarzu? Bo ja nie. Proszę opuścić teren mojego samochodu. Wezmę odpowiednie środki. Gdzie była też? Zabieraj ten bebek i spieprzaj. To mój samochód jest. Nie mam czasu. No i wtedy próbowałam ją wyciągnąć za auta. A byłaś ty, suko jedna. A ona w rękę złapała do ręki. I tu mnie nie uderzyła. Tu, kręgi szyjne kręgosłup. Ty zły człowieku, ty. Gdzie mi złapkami? Gdzie akurat tam, niedaleko mam czyrak. Co mogło spowodować nieodwracalne zagrożenie zdrowia i życia. Zaczęłam krzyczeć. Ludzie! Ludzie, na pomoc! Co zwezwać pomoc? Ale oni mi to uniemożliwili i steroryzowali mnie. A potem chcieli mnie zabić. Koleżanko! Co jest? Odbiło ci? Tu byli te brzemię, no chcesz bić. Ty widzisz, że ona jest niższa, szczuplejsza, że nie ma z tobą szans. Siedź spoko. Tylko zapisz sobie rozebnie. Masz kozę, się wiesz? Dzina chodzi z kozami w nosie. Blonderka. Daj ci bilet. Nie, daj. O proszę. I normalnie pokazuje mi smara. Obrzydliwego gila z nosa. Panie, ja jestem wrażliwa na różne takie... Mnie się przypomniały sytuacje ze szkoły podstawowej, gdy chłopcy śnino te miód z uszu bąki podpalali, no... Nie jadę nigdzie. Siedzę, patrzę, bo lubię zimę. Mój wybór. Ja bardzo widzę. Ja tym zabijam. Wtedy właśnie doszło do pierwszej kwestii zamordowania. Zabijam. Chociaż wcale nie chcę. Wcale nie umiem. Nie jestem wielką. Jestem może bardziej uparty. Tylko mi się życie udało. No? I potem jeszcze idziesz do piekła i ja ci dobrze życzę. I blujesz w tym piekle, nie? Dupa ci się pali, jest niefajny. I myślisz sobie, o nie opłacało się w końcu. Tak tam